Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu był organizatorem czwartego już z cyklu turniejów o Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn. W sobotę rozgrywki swoje na piaszczyckich boiskach na kompleksie sportowo-rekreacyjnym Azotor rozgrywały panie. Zgłosiło się niestety tylko 3 pary i ten turniej trwał bardzo krótko, bowiem rozgrywki były, jak wiadomo, tylko grane każdy systemem, każdy z każdym. Dzisiaj natomiast w niedzielę już bardzo duże zainteresowanie wśród mężczyzn. Wystartowało 13 zespołów nie tylko z Kędzierzyna-Koźla, ale także z całej Opolszczyzny. Te turnieje rozgrywane są na 3 boiskach. Dzisiaj sędziują je profesjonalni sędziowie Opolskiego Związku Piłki Siatkowej. Zawodnicy zdobywają punkty do całego cyklu Grand Prix Opolszczyzny, który zakończy się turniejem tak zwanym finałowym w Suchym Borze. Będzie to w połowie sierpnia tego roku. Ja przyszłość wiążę z siatkówką halową, także plażówka to jest tylko takie przygotowanie wakacyjne do sezonu halowego. Jest to fizycznie bardzo można się wzmocnić i technicznie, także jest to fajna zabawa. Mistrzostwo Europy zdobyłem do lat 18 na Ukrainie w Liszywsku z Michałem Żurkiem. Powiem szczerze, że kiedyś może było to troszeczkę bardziej popularne, mimo tego, że w dzisiejszych czasach mamy 2-3 świetne pary na arenie międzynarodowej. No ale jak widać w Kędzierzynie-Koźlu Zaksa ciągnie za sobą młodych chłopaków, którzy chcą uprawiać sport i przychodzą na boisko mimo złej pogody, mimo pogody, która naprawdę czasami ciężko człowiekowi oddech złapać. No, cieszymy się, że ta młodzież przychodzi na boiska, a nie gdzieś tam rozrabia.